Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deremonek Stone i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic Knights of the Fallen Empire. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku działaliśmy sobie tutaj na planecie Vos, zajmujemy się kolejną gwiezdną fortecą, musimy zniszczyć bunkier i tak naprawdę jesteśmy na ostatniej prostej, aby to zrobić. Także aktualnie musimy sobie tylko do niego dojechać. Szczerze nie spodziewałem się, że tutaj będzie tak dużo wrogów po drodze. Myślałem, że uda mi się tutaj to trochę szybciej przejechać. Myślałem, że tutaj po prostu sobie, wiecie, z kosza nie jakoś będę musiał uciekać. Jeszcze zrzucą mnie ze speedera. Także może trochę przedwcześnie ten odcinek zacząłem, ale mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. No i cóż, jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku dokończymy sobie na pewno robienie właśnie tutaj tego bunkra, a następnie zajmiemy się kolejnym, przedostatnim na Tatooine. Kiedy to zrobimy, wrócimy do zadania głównego, którym aktualnie jest zniszczenie jakiejś tam fabryki. Wspólnie z Mandalorianami, oczywiście jest to fabryka Imperium, Zakul i Arkana. Także to będziemy gdzieś tam sobie w międzyczasie działać. No a tymczasem wjedźmy sobie tutaj i zobaczmy. Ja też w ogóle nagrywam ten odcinek przed Gamescomem, jakby kogoś interesowało dzień przed, bo też następny weekend mam zawalony. Dlatego, że już dosłownie finalizuję zakup mieszkania. Mam już tak naprawdę klucze, no teraz trzeba pogadać wszystkie inne rzeczy z tym związane. Wow, jak ja kuźwa mać, wcześniej nie widziałem tej opcji, żeby do tego bunkra wejść w tak łatwy sposób. Pojebane. Zawsze musiałem walczyć z tymi wieżyczkami. Dobra, wejdźmy do środka. W takim rozrachunku, mówię, nie wiem, jakie tej opcji nie zauważyłem. W każdym razie, jak mówię, nagrywam to przed Gamescomem z dosyć sporym wyprzedzeniem. Także nie wiem, co się na Gamescomie pokazało. Pewnie za 2-3 odcinki o tym pogadamy. Bo też będę musiał trochę nagrać pewnie rzeczy na zapas. W każdym razie, mamy pana Rokusa, z którym mamy porozmawiać, tak więc zobaczmy. No dobra, także to będzie w miarę tam, powinna być przynajmniej w miarę prosta, szybka akcja. Na pewno będzie dużo szybsza niż zwykle to robiłem, dlatego że te wieżyczki pokonałem po prostu bardzo, bardzo szybko. Co jest bardzo, bardzo spoko opcją. Jakby trochę małe są te przyciski tutaj przy tych questach i do tego to jest tak ciężko zauważyć. Ale dobra, przebijamy się w takim razie przez tych tutaj przeciwników, którzy będą starali się nam zablokować drogę z naszym nowym towarzyszem, którego oczywiście pewnie po raz pierwszy i ostatni raz wykorzystamy, jakby nie patrzeć. No i co? I będziemy zaraz lecieć pewnie na Tatooine, bo tam po drodze raczej więcej rzeczy do robienia nie będzie za bardzo. Bo już więcej tych rekrutacji, poza tymi, które gdzieś tam mam jeszcze aktywne w tle, ale chyba ich nie zrobię, to nie ma za bardzo. Więc dobra, szybko wytnijmy tutaj ostatniego przeciwnika. Czy dobra, jeszcze nie ostatniego, tutaj jeszcze będzie. Będą dwie, trzy ekipy nawet, no dobra, spoko. W takim razie szybko się przez nich przebijmy w takim rozrachuneczku. Za chwilę będziemy mogli stoczyć walkę z bossem. Oczywiście na to sobie oszczędzam heroic moment, żeby nie było, że gdzieś tam będziemy mieli jakieś problemy z jego pokonaniem. A właściwie, że po prostu będziemy musieli go jakoś długo strasznie bić. Zresztą pan też widzę całkiem wytrzymały, ale okej. Okay. Jeszcze to. No i musimy oczywiście strażnika tego generatora pokonać w pierwszej kolejności. Jak on za chwilę to, jak mówiłem, zrobimy, trzeba będzie odpalić na heroik, także pytałem tylko tego droida. No i co, i zaczynamy. Na dobry początek, myślę, pioruny jak zwykle. Tutaj inne nasze ataki. Zrzut z orbity, bo czemu iby nie. Przysmażmy pana kolegę. Obszarówka oczywiście tutaj niewiele zrobi, ale też je użyjmy, zawsze jakiś tam większy trochę damage. I dobra. Powinien, no nie tak niedługo paść, bo jednak pół życia mu jeszcze zostało po wszystkich atakach, jakie mogłem wykorzystać. No dobra, trudno. Mam też teoretycznie słabszego towarzysza niż Lana na przykład. Lana ma umiejętność na większy poziom, dlatego ona by tu najwięcej mi buffów zapewniała, chociaż ten gość i tak nie jest słabo, on tam ma dziesiąty level, o ile się nie mylę.
Kurczę, widzę, że nawet nie zdążył nam się cooldownować chyba za bardzo ataki z heroika, zanim już tutaj pana kolegi nie skończymy. Także szybko się tym zajmijmy, żeby on już padł. Zniszczmy ten bunkier i spadajmy stąd. Jeszcze będziemy musieli z tym gościem tutaj pogadać. Rokus on się nazywał. Oczywiście to niszczymy i czekamy na duże boom. No i dobra, także ta misja wykonana, pogadajmy z Rokusem. No dokładnie, także wybierzmy. Czy ma to znaczenie? No komuś by się to przydało przekazać. Kto ma najmniej aktualnie? Aktualnie pan Ogurob ma najmniej, także weźmy właśnie ten Alien Research, przekażemy mu to, żeby też trochę zboostować naszych tych zwykłych towarzyszy z sojuszu. Bo czemu by nie? Też tutaj widzę, mamy oczywiście dodatkową nagrodę. Weźmy też od razu Lanę na towarzyszkę, bo zapomnę. Ona jest tutaj chyba. Tak jest. Dobra. Czy to dla ciebie coś da? Nie wiem, co teraz dostałem, cholera. Czyli nie wiem, czy ci to coś da. Dobra, to tam od razu można sobie rozwalić. Kurde, co ja właśnie teraz dostałem do takiego ekwipunku? Nie wiem. Mogę posortować kompakt? Nie wiem, to chyba nic nie znaje. Szkoda, że tu nie ma sortowania po typie itemu. To jest strasznie... strasznie niefajne. Ale no widzę, że nie bardzo mamy cokolwiek, co chyba dla Lany będzie pasować. Dobra, to tam walić to. Teraz tak. Bo mamy oczywiście tą gwiezdną fortecę, to sobie na razie odznaczmy, bo tego nie potrzebujemy. I dobra. Czyli tak. Wpierw do pana Oguroba. Przekażmy mu te rzeczy, żeby wbić też 7 level u niego, bo czemu by nie. Zawsze to będzie trochę podlevelowany też nasz Alliance pod względem technologicznym. Za to też dostaniemy jakąś tam nagrodę. No i później, jak mówiłem, na Tatooine i działamy kolejną gwiezdną fortecę. Ale oczywiście niedługo od tego też odpoczniemy. Czy ja nie mogę do War Roomu? Wait. Gdzie był War Room? To nie było tu? O! To ciekawe. Wait, bo ja kliknąłem Quick Travel tutaj, prawda? O, czy mamy... Dlaczego mamy to zablokowane? O, okej. To jest coś nowego, nie powiem. Czemu mamy to zablokowane? Zapewne przez to, że rozpocząłem ten chapter, ale to co, ja bym musiał go anulować? Żeby to ten? Ho. Nawet nie mogę tego porzucić. Generalnie. A jeżeli kliknę play episode, no to nie, to by mi zrobiło tak. Interesujące. Dobra, takiej sytuacji to jeszcze nie widziałem tutaj. Ha. Ciekawostka przyrodnicza. No nic, dobra, no to w takim razie po prostu polecimy na Tatooine. Widzę, że nie będę mógł póki co podlevelować naszego sojuszu, bo... nie mogę się dostać do miejsca, gdzie mogę to zrobić. No takiej sytuacji jeszcze nie miałem. To ciekawe. Ale też nie mogę anulować tego 14 chaptera, także... Też nie wiem, czy to jest w ogóle powodem tego, że to nie działa. Taki jest mój strzał, ale czy to prawda, to nie wiem. Dobra, w każdym razie pogadajmy sobie z panią Deadeye. No i zobaczymy, co będziemy musieli tutaj zrobić, dokładnie gdzie ten bunkier jest. Books and
Gott sei Grüße, Rup gemacht, gedeiht, Hundeskanne. Gib Geist, laut extra neid, neid. Okej, okay, czyli ciekawe zakulsie tutaj pojawiło, żeby gangi niby, wiecie, zniszczyć. Bardzo ciekawa. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Das kommt da getan, na dolla da das. Das geht und dann es ging ja um die. Das kommt da getan, na dolla da das. Gib Geist an euch extra nein, weiß. Ja, nein, das nein, weil bei mir wohnen kann ich auch. Innen, na, na, Axtali, Axun, in Kaposo. No dobra, okej, czyli mamy oczywiście zbadać bunkier. Tutaj taka mała historia jest, że niby Zakul używa Tatooine jako takiej planety do testów właśnie jakiejś walki z przestępczością, czy ogólnie z niewygodnymi osobnikami, że tak powiem, i mogą po prostu testować przed użyciem tego nad jakąś bardziej zaludnioną planetą typu Corellia, która była wspomniana. Dobra, mamy oczywiście wieżę, także nie musimy już dalej jechać. Tam aż pod samą bazę, a nie, i tak musimy podjechać, bo tam musimy zniszczyć ten transmitter. Dobra, trudno. O, fajnie, zobaczyliśmy swoje oczy, jak słodko. Także dobra, jak mówiłem, także musimy tam podjechać. Ale nie jest to na szczęście tak daleko, jakoś tam na Wosie to było najdalej od punktu, gdzie był nasz kontakt. A tutaj to jest na szczęście w miarę bliziutko. Także możemy to szybko ogarnąć. Okej, okay. Gdzie ten transmitter jest? Wieżyczki się widzę ciekawie zrespiły. Nieco zbugowane, trudno. My chcemy sobie zniszczyć to oczywiście. To też spowoduje, że łazik z orbity na nas przyleci. Zapewne tak jest. Także musimy go szybko tutaj wyeliminować. Także ogarnijmy sobie ataki z heroika na szybciutko. One powinny mieć tutaj całkiem dużą skuteczność, jak zresztą widać. Dobra, i mamy wrócić do naszego kontaktu. Przy okazji zobaczmy, czy coś ciekawego. Kredyty zawsze to coś. Czy ja mogę się do niej przenieść? Mogę, z tego co pamiętam, tak. Także zróbmy sobie, to będzie najszybsze. Te 5 sekund tylko i będziemy na miejscu. No i pogadajmy z nią. Fuchs, endlich bumselt ein Ex-Kai. Gib Geist an euch extra nein, weiß. Kai Uglab am Pinky Sub-Ex-Azans. Gib Geist an euch extra nein, weiß. Ex-Tag, das kommt da getan, na dolla da dackels. Wat sei quickse, hub gemackt, gedeiht, hundeskanne. Ex-Tag-Ex-Tag-Alke, on the Kinkemans. No dobra, okej, znowu widzę, możemy wybrać nagrodę. No to znowu wezmę ten Alien Research, żeby on mi został. Przekażemy te 2 punkty tutaj, ale tylko 2, żeby tutaj podbić troszeczkę ten poziom. Ale resztę zrobimy sobie z heroików generalnie. Także to sobie przeminiemy, bo to tam są jakieś generyczne dialogi, już nie chcę mi się tego słuchać po raz tam kolejny, mimo że one się trochę różnią, ale walić to. Także użyjmy sobie heroicznego transportu do odpowiedniej lokacji. Co musimy zrobić? Obtain the signal device codes. Ok. To jest gdzieś tutaj. Będziemy musieli się dostać gdzieś niżej. Widzę Geonosian mamy. Także musimy najlepiej ich ominąć, jeżeli to tylko będzie możliwe. Później gdzieś tam powalczyć pewnie w środku troszeczkę. Będzie trzeba, bo wątpię, że ominiemy wszystkich. Chociaż maybe. Nawet nie idzie mi źle, to omijanie. Tylko, że widzę, pojechałem trochę nie bardzo w dobrą stronę, bo to jest w tym budynku tu.
Dobra, pojedźmy jakoś tędy. Okej, tu jest wejście. Okej, no póki co jest zajebiście, jeśli chodzi o mijanie tego wszystkiego. Mounty tutaj nie są dozwolone, co oznacza, że niestety tych już nie bardzo minę. Tak więc lecimy i w sumie póki mamy heroika, wykorzystajmy go na tego mocniejszego przeciwnika. Nawet nie wiedziałem, że takie zdanie się rymuje, ale jak widać tak. Dobra, zrzut z orbity przy okazji. Jeszcze to mamy. Obszarówa, a obszarówę wykorzystałem. Okej. Spoko. Coś ciekawego. O, mamy co ciekawe lepsiejsze budki. Możemy sobie założyć. O, i tutaj też w ogóle jeszcze te nagrody możemy pootwierać. Także czemu nie? Niestety znowu nic, co by dla Lany, a nie, sorry, to dla Lany daje influence. Także podbijmy go sobie. Chyba mi niedużo brakuje u niej do kolejnego... A nie, dobra, to u tego, u T7 mi niedużo brakowało. Ale on i tak ma niższy ten poziom. Dobra, tutaj no influence gain, a tutaj jakiś tam ciulowy pancerz. Dobra. I chyba nic więcej nie mamy. Za bardzo. Okej, także przed siebie. Niestety tym razem już bez heroika. Ale tak, chcemy się chyba dostać na górę. Aha, na górę jest tam, okej. Noż, kur... Myślałem, że ich dam radę ominąć, ale... się przeliczyłem, widzę. Niestety. No dobra, to lecimy. Zacznijmy od eliminacji tych trochę słabszych przeciwników, bo tam z tego, co widziałem w tej poprzedniej walce, to trochę byli mi w stanie życia zabrać. Zapewne przez to, że się jakoś pokombili na mnie. Dlatego dobrze by było... O, dobra, tamten mnie nie atakuje. No, to już się właśnie zmieniło. Bo za blisko podszedłem, chociaż nie tak by chyba do mnie doszedł. Po prostu sam z siebie. Ale i tak nie fajnie, że musimy z kimś jeszcze tutaj dodatkowo walczyć. Oby tylko kolejna grupa mnie nie zaatakowała i tak będę musiał jeszcze sami tam tą jedną pewnie pokonać grupkę. Ale przynajmniej misję bonusową wykonamy z tego co widzę. No bo tutaj raczej jak bardzo bym się do tych ścian nie poprzytulał, to nie ominę. O kurwa, dobra, no to chyba zginę. Wiecie co, dobra, jak już tak ten, to sobie po prostu to zraszuję. Mogę to zrobić nawet będąc podczas walki. Okej. Czy to tyle? Tak. Okej, Lana zginęła. To wiemy. Ale tak, ale no misja skończona, także zajebiście. Możemy sobie po prostu spieprzać. I ja nawet nie zginę. Lana zginęła, ale to nic. Zaraz ją sobie przyzwiemy. Wejdźmy na zewnątrz, żeby zgubić przeciwników w miarę szybko. Już nie wiem, czy mnie tutaj kolejni nie zaatakują, ale okej. No oczywiście, że zaatakowali. Ale dobra, i tak za chwilę ich powinniśmy zgubić i będziemy mogli użyć tego quick travela do kontaktu i stąd spadać. Także dobrze, fajnie to sprawnie wyszło. Czy mogę już Lanę przyzwać? Mogę. Summon crew member. Okej. I quick travel do pani Deadeye. Przekażmy jej, nie wiem co dostałem w sumie. Military equipment, dobrze. Także przekażmy jej to. W takim razie i za chwilę zaczynamy kolejnego questa. Oby więcej takich krótkich. Oj, no nie to chciałem, ale dobra, może być. Przy okazji mamy to już tam aktywowane. Military equipment, continue. Dobra. Do nothing, dziękuję. Lecimy tu. Go to mining compound, ok. No spoko. Także quick travelik oczywiście. I tutaj widzę, mamy wejść sobie do Store Areny. Tak po prostu. Także spoko. Ogarnijmy. Tak? To tutaj mamy się dostać? No tak, dobrze, okej. Bo nie wiem czemu quest się zaktualizował, ale dobra. Dobra, jest misja bonusowa czy nie? Jest po prostu misja na pokonanie tych piratów. Okej. Ale pytanie, czy to muszą być ich droidy, czy to muszą być... O kurde, no, dobra. Nie chciałem zaatakować akurat tej grupy, chciałem tą przede mną, ale no trochę to nie wyszło, gdzieś nie odznaczyłem przeciwnika poprzedniego. Trudno. Szybko w takim razie wykośmy tą grupę i zobaczymy, czy droidy też się liczą, czy to muszą być stricte... stricte ludzie, chyba stricte ludzie to muszą być, bo mamy misję bonusową na 40... Tak, na 40 sił tej frakcji. Co oznacza, że no co najmniej 10 grup pewnie przeciwników, bo widzę, że oni tutaj tak raczej pojedyncze sobie stoją.
No nic, trudno. Jedyną fajną rzeczą jest to, że te droidy mają bardzo niski level. Nawet tak w porównaniu do mnie, kiedy się skaluje, bo one mają tak 26, 27, 29. To znaczy, że nawet ci mocni przeciwnicy są tak naprawdę dosyć słabi. Co jest bardzo, bardzo spoko rzeczą. Bo dzięki temu możemy ich w miarę szybko pokonywać. Oczywiście heroic moment jak najbardziej również można od czasu do czasu wykorzystać. Jak na przykład teraz. No dobra, no tutaj tak naprawdę nie będzie to chyba zbytnio pasjonujące zadanie, dlatego żeby waszego czasu po prostu nie tracić, no to ja sobie powalczę tutaj z przeciwnikami w całej tej lokacji. I kiedy będę już blisko wyeliminowania ostatnich przeciwników, to wtedy po prostu do was wrócę, oddamy tego questa i zaczniemy robić kolejnego. No dobra, moi drodzy, został mi ostatni przeciwnik do pokonania i akurat tutaj pana kolegę mamy. Tak szybko chodźmy go wyeliminować. Już misji bonusowej nie będę robić, raczej sobie daruję, bo jestem nieco tylko ponad w połowie, także nie chcę tracić po prostu na to czasu. Tym bardziej, że no, doświadczenia to mi nie potrzeba w ogóle, a wydaje mi się, że za te bonusy nie dostaje się rzeczy do sojuszu czy coś. Także nie opłaca mi się tego robić kompletnie. Chociaż chyba tutaj coś jeszcze mamy zdobyć. Tak, okej, ale to jest gdzieś na dole. Tutaj mam tą skrzynkę. Także podnieśmy ją sobie od razu. Pong mi cia kulka domaji, taos azalos uval. I am a Jedi. No one would take your word over mine. Mi bonawa tuipi, mi bonua tuipi dite bok baktra onawanga. Kabatonga, chisa picha wonki ki atacho. Okej, to bardzo ciekawe. Mamy w ogóle jakiegoś heroika z cutscenkami, nawet z dialogami. I nawet nasza postać była voice'owana, jakby co? Wow. No dobra, mamy zniszczyć tego dużego droida, który przyszedł nas tutaj próbować powstrzymać. Oczywiście nie będzie to jakiś tam wielki problem dla nas, żeby go tutaj sobie na szybko rozwalić. Co prawda trochę życia ma. Ale oczywiście atakami z heroika sobie spokojnie poradzimy, żeby mu tutaj zrobić wystarczająco dużo kuku, żeby to poszło w miarę sprawnie. I za chwilę tylko dobijemy go zwykłymi atakami i okej. Dobra, coś ciekawego tu wypadło. Widzę, że nie bardzo. To nawet nie wiem, to zbierałem tam gdzieś wcześniej, ale nie wiem co to daje. Już trochę met pakietów, spoko. Dobra, i możemy wrócić do pani Deadeye, tak więc od razu travel to contact. No i akurat myślę, że zdążymy jeszcze w tym odcinku zrobić sobie ostatnią misję heroiczną, żeby dopełnić, odblokować ten atak na bunkier. Nie wiem, co teraz dostaliśmy. Sprawdzę, czy nie mam tutaj czegoś innego do oddania. Mam, czyli dostaliśmy Smuggled Goods. Dobrze, chcemy zacząć ostatniego heroika. Dobra. I mamy tutaj tylko pokonać, widzę, jakiegoś jednego przeciwnika, przynajmniej póki co. Jeżeli to będzie dosłownie pokonanie jednego przeciwnika i nie trzeba będzie pokonać 10 innych, żeby się do niego dostać, to będzie bardzo, bardzo przyjemnie. To będzie bardzo szybka, prosta akcja. No, oby tak było. Mamy tutaj przejściówkę, czyli pewnie w budynku trochę będzie przeciwników do pokonania, ale na szczęście nie jest to duży budynek. To też może oznaczać, że nie będzie tutaj tego wcale tak dużo do walki. Bo dosłownie mamy dostać się tutaj do tego pomieszczenia okrągłego. Także szybko wybijmy tylko jakąś tutaj ochronę na wejściu. A zróbmy obszarówkę, zróbmy tak. Okej. I za chwilę sobie wykorzystamy na tego mocniejszego pana, nieco heroika. Podejrzewam, że mógłby się przydać na potem. Na tego przeciwnika, którego mam pokonać do questa, ale kto by się tym przejmował. I tak jeszcze będziemy w stanie te ataki wykorzystać na spokojnie. Plus mamy jakiś tam zrzut z orbity i inne tego typu rzeczy, także możemy to wykorzystać tutaj dopiero. Co ciekawe, pan jest zebrakiem. No spoko. Szybko tutaj... Chociaż nie, to nie jest rasa zebraków, zaraz. Jakiej rasy był Maul? Kurde, nie pamiętam.
masakra jakaś, ale coś nie siedzę mocno w lore Star Warsów i do tego takich rzeczy nie pamiętam. W każdym razie, gościu za chwilę padnie, także oby to był tylko koniec tego questa. O, jeżeli to będzie koniec tego questa, to zajebiście, bo jeszcze w tym odcinku zrobimy sobie bunkier. Tak, to jest koniec tego questa, wow. Czemu więcej ich takich nie mogło być? To na chowy były jakieś strasznie zjebane, bo były strasznie długie. A tutaj szybka, krótka piłka. Tylko pójść, zabić, wrócić, przekazać zapasy. I znowu dostaliśmy smuggled goods, okej. No dobra, także to zrobione. Nie mogę teraz tam niestety użyć quick travela, musimy tam podjechać manualnie, że tak powiem. Tak szybko podjedźmy, mamy patent na szybkie niszczenie tych wieżyczek, które są na wejściu, także tylko trzeba się będzie przerżnąć przez tam dalsze zabezpieczenia i przedostatnia gwiezdna forteca będzie tak jakby ogarnięta, bo oczywiście dalej jest jeszcze kwestia zrobienia tego zadania, też, które jest Heroic 2+, gdzie musimy samą actually gwiezdną fortecę zniszczyć. Nie wiem, czy ostatecznie będziemy w ogóle w stanie to zrobić w tej serii. Nie zamierzam się jakoś bardzo produkować, żeby to koniecznie ogarnąć, bo oczywiście jakby przez to, że to nie jest też ostatni dodatek, oj, nie to chciałem, gdzie to można zobaczyć w questlogu? Tak, nie kliknę tak. A właśnie, mamy też dalej dodatek Eternal Throne, generalnie. I podejrzewam, że tam będziemy mogli kontynuować robienie tych rzeczy. Także zapewne tam spróbujemy zrobić te gwiezdne fortece. Zobaczymy, bo raczej te questy się nie anulują, które będą miały questlogu. W każdym razie, robimy to, aby zniszczyć wieżyczki. I powinno to podziałać bardzo, bardzo sprawnie, dokładnie. Dobra, także wchodzimy do środka. No i zobaczmy. Pogadajmy z panią Deadeye, która jak ma dokładnie na imię? Leita. Leita? No chyba Leita. Tak to się chyba powinno czytać. Nieważne. Chodźmy, pogadajmy z nią. No dobra, także lecimy ze zwykłymi przeciwnikami, którzy tutaj będą nam starali się pokrzyżować plany, ale oczywiście niewiele im to da, bo się przez nich po prostu przerżniemy, chyba że będą ogłuszać w bardzo chamski sposób. No szkoda, że nie gramy tutaj smugglerką w sumie, to by tak dużo szybciej było, bo byśmy sobie tą lokację po prostu przeszli dalej i tyle, chodząc tutaj, skradając się, a tak to nic, no musimy dosłownie wszystkich przeciwników pozabijać, bo inaczej tam nie dojdziemy na spokojnie, znaczy bym prędzej zginął, niż ich wszystkich pokonał w jednej grupie, bo nawet jeżeli to są słabi przeciwnicy, to jesteśmy na takim samym poziomie, bo nas skaluje gra w dół, co nie jest jakoś super ekstra przyjemne, ale cóż. Także dobra, ostatni zwykli przeciwnicy. Tam będzie jeszcze, nie wiem, oczywiście dowalony jakiś Sky Trooper, którego trzeba będzie pokonać. Ale kiedy to zrobimy, to będziemy mogli już tylko to miejsce wysadzić. I tak naprawdę wracać na tą planetę, gdzie wspólnie z Mandalorianami przeprowadzamy ten atak. Nie wiem, czy wrócimy jeszcze w tym odcinku, bo akurat mamy za chwilę pół godziny, także idealnie zniszczymy ten bunkier i będziemy ten odcinek sobie kończyć. O, serio? Jeszcze raz. Poproszę zrzut z orbity. I przekaz na przysmażmy sobie. Niestety ci tutaj dowódcy bunkra, to jest chyba droid, wydaje mi się. W każdym razie strasznie wytrzymałe są te jednostki, co nie jest za fajne, no mówiłem już. Ale za chwilę powinien paść. Tutaj nam pani Deadeye ładnie pomaga. Chciałem powiedzieć już przez chwilę, że Lana, ale mi się przypomniało, że nie ma jej tutaj z nami. Okej, okay. I niszczymy w takim razie ten shield generator. No i za chwilę będziemy kończyć. O, co jest? O! Dobra, kliknę jedynkę na klawiaturze. Mam nadzieję, że to się nie popsuje.
Okej, dobra, to łaj się po prostu zbagowało. Gdzieś tam, na szczęście. Mam nadzieję, że zniknie tylko jak się cutscenka skończy, bo jak nie, to trochę przypał. Bardzo ciekawy błąd, muszę powiedzieć. Dobra, na szczęście to zniknęło, tak więc pogadajmy po raz ostatni z panią Deadeye. No i na tym będziemy kończyć ten odcinek tak naprawdę. No dobra, także to mamy wykonane. Weźmiemy sobie jeszcze raz Alien Research? Czemu nie? I tak go teraz nie będę mógł przekazać, no ale to jakoś ogarniemy sobie w kolejnych odcinkach, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.